Moi drodzy, większość laptopów to raczej klasyczne konstrukcje. Mamy ekran, mamy klawiaturę, touchpad, nic nadzwyczajnego, ale jest jeden laptop na rynku, który to jest zdecydowanie odmienny od reszty. Mam tu na myśli Asusa ZenBook Pro Duo, którego dzisiaj dla Was zrecenzuję w tym materiale. Ja nazywam się Chemik, jesteście na kanale instalki.pl i zapraszam Was właśnie na recenzję Asusa ZenBook Pro Duo. Prezentowany dzisiaj laptop jest dedykowany osobom szukającym lepszego rozwiązania do tak zwanej pracy kreatywnej. No dobra, tak mówi producent, ale czy to pokrywa się z rzeczywistością? Twórcy kreatywni potrzebują zazwyczaj bardzo wydajnego sprzętu i pod tym kątem prezentowany dzisiaj laptop nie zawodzi, gdyż producent w moim modelu zamontował procesor Intel Core i7 12700H, 16 GB pamięci GDDR5 o taktowaniu 4400 MHz, dysk SSD 1 TB PCI Express 4.0 oraz RTX-a 3050 Ti Laptop Edition. I tutaj stop, dlatego że sam SSD jest oczywiście NVMe na standardzie PCI Express 4.0, czyli niby bardzo szybki standard. Ale jak na standard właśnie NVMe PCI Express 4.0 nie jest on moim zdaniem przesadnie szybki i biorąc pod uwagę to, że ten laptop miałby być dla content creatorów na przykład, to ten dysk mógłby być troszeczkę szybszy, ale nie zmienia to faktu, że jest to dysk, który gdzieś tam wyhaczyłem w moich programach diagnostycznych produkowany przez Samsunga, czyli pewnie jakiś OM i jego bardziej znanych produktów, co nie zmienia faktu, że dzięki temu jest to moim zdaniem naprawdę fajny dysk. Na pewno nie będziecie zawiedzeni content creatorzy, którzy wybierzecie właśnie Asusa ZenBook Pro Duo. Natomiast teraz przyszła pora na kartę graficzną, która to moim zdaniem jest grubym oszustwem. Dlatego, że o ile w dzisiejszych czasach większość kart graficznych ma naprawdę zbliżone specyfikacje, mam tu na myśli przykładowo mobilnego RTX-a 3060 i desktopowego RTX-a 3060. Tak, zamontowany tutaj RTX 3050 Ti w wersji Laptop Edition jest zdecydowanie desktopowym RTX-em, po prostu 3050. Ale nie jest to tak do końca RTX 3050 z tego tytułu, że ma dość mocno obcięte taktowanie zarówno bazowe, jak i w buście samego rdzenia oraz ma dość mocno obcięte taktowanie pamięci. A żeby tego było mniej, to samej pamięci na karcie graficznej mamy dwa razy mniej, czyli tylko 4 GB. I sami przyznajcie, że 4 GB w tych czasach to jest naprawdę niewiele, gdzie większość gier wymaga już minimum tych 8, a pewnie lada dzień będzie wymagało coraz więcej. Nie mówię już tym bardziej o pracy kreatywnej, gdzie na przykład dla porównania z serii 3000 taki RTX 3080, 3080 Ti był bardziej dedykowany graczom, a właśnie 3090 z dużą ilością pamięci VRAM dla content kreatorów, więc pod tym kątem ta karta moim zdaniem tutaj jest lekkim nieporozumieniem. Zresztą sami widzieliście na przebitce porównanie samego chipa klasycznego RTX-a 3050 oraz wbudowanego w ten laptop 3050 Ti. Na pewno na ogromną pochwałę należy zaliczyć ekran wykonany w mojej ukochanej technologii OLED. Ma on 120 Hz odświeżania i jasność szczytową na poziomie 550 nitów, co zdecydowanie moim zdaniem widać. Dzięki temu, że jest to OLED, to oczywiście mamy nieskończony kontrast oraz prawdziwą czerń, czy też bardzo szerokie pokrycie gamutów. Górny ekran jest połyskujący, a dolny matowy, natomiast w niczym to nie przeszkadza. Na sam koniec należałoby wspomnieć, iż nasz ekran jest dotykowy. No ale nie będziecie przecież obsługiwać go palcem, w końcu to nie smartfon czy tablet. Na szczęście producent solidnie nas doposażył już w standardzie, gdyż otrzymujemy Asus Pen 2.0, dedykowany pokrowiec do naszego laptopa oraz zasilacz 180W z opcją szybkiego ładowania. Moim zdaniem szkoda, że producent w zestawie dodaje nam tylko i wyłącznie ciężką i dużą kostkę 180W do zasilania naszego laptopa, bo oczywiście mamy tutaj złącza Thunderbolt. Thunderbolt, myślę, że jak doskonale wiecie, może być złączem też, które zasili nasz komputer, więc fajniej by było, gdyby była na przykład druga kostka do zasilania, jakaś taka mobilna. Ja tu mam przykładową kostkę do chociażby mojego MacBooka, który to właśnie zasilany jest poprzez złącze Thunderbolt. I szczerze powiedziawszy, coś takiego jako taka alternatywna wersja do po prostu przenoszenia tego laptopa byłoby naprawdę mile widziane w zestawie. Tym bardziej, że ten zestaw jest naprawdę tutaj bogaty już na samym starcie, a komputer też nie kosztuje mało, więc
można by coś takiego zastosować, choć też pewnie wielu z Was powie, że można by go spróbować naładować ładowarką od telefonu, albo przynajmniej ratować się ładując ładowarką od telefonu. Jasne, tylko też oczywiście trzeba mieć odpowiednio mocną tą ładowarkę do telefonu. No dobra, tak gadam o tych Thunderboltach, to jest w końcu jedno ze złącz. To może teraz w końcu przyjrzymy się, jakie złącza posiada dzisiejszy bohater odcinka. Na prawej krawędzi mamy właśnie dwa złącza Thunderbolt 4 oraz klasyczne USB 3.2 Gen 2 typu A. Na lewej krawędzi znajdziemy tylko złącze combo jack oraz wylot ciepłego powietrza od systemu chłodzenia. Na tyle naszego laptopa producent umieścił złącza do ładowania, czytnik kart, microSD, HDMI 2.1 oraz kolejny wylot ciepłego powietrza od systemu chłodzenia. Sama konstrukcja jest nietypowa, gdyż dolny ekran podczas rozkładania naszego sprzętu odchyla się nieznacznie, aby wentylatory od układu chłodzenia mogły zasysać jeszcze więcej zimnego powietrza. Mała pauza, ponieważ się przyczepię. No dobra, ten laptop jest dedykowany dla osób kreatywnych, jasne. Osoby kreatywne no raczej nie chcą korzystać z przejściówek, do których są przyzwyczajeni posiadacze tych nieszczęsnych jabłek. I takie coś to jest dodatkowe urządzenie, które musimy mieć. A no, wypadałoby, żeby nasz laptop miał odpowiednią ilość złączy i to złącze na karty microSD nie wiem do kogo jest dedykowane tak na dobrą sprawę, bo aktualnie rzecz biorąc karty microSD stosuje się na przykład w GoPro, w niektórych dronach, ale no sorry, używając kamer czy aparatów do tworzenia zdjęć wideo używacie kart przynajmniej SD, jak nie compact flashy, jak nie dysków SSD. I po co tak na dobrą sprawę tutaj montować tylko czytnik kart microSD, gdzie zabrakło nam tego złącza na karty SD? No i też samo umiejscowienie z tyłu, moim zdaniem do końca fortunne. Fajniej było, gdyby to było z boku, tak jak to jest w przypadku innych sprzętów. No ale cóż, może w następnej rewizji właśnie Zenbooka Pro Duo producent pomyśli o odpowiednim złączu na karty głównie SD, najlepiej po którejś bocznej krawędzi tego sprzętu. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy samym touchpadzie oraz klawiaturze. O ile, no wiadomo, ekrany są dotykowe, więc ten touchpad może mieć, może nie mieć większego sensu. Tak ogólnie Wam powiem, że nie ma większego sensu. Z tego tytułu, że jest on umiejscowiony skrajnie po prawej na samym dole i realnie patrząc jest on zarąbiście mały i po prostu nie ma to zbytnio większej wygody, jeżeli chodzi o użytkowanie samego touchpada. Natomiast sama klawiatura, powiem Wam, że to mnie pozytywnie zaskakuje. Z tego tytułu, że ma bardzo, bardzo przyjemny skok klawisza oraz jest też podświetlona, więc to na pewno się przyda podczas pracy, tylko że ma jedną podstawową wadę. Jej umieszczenie skrajnie na dole jest skrajnie niefortunne. Z tego tytułu, że przez to, że jest skrajnie na dole umiejscowiona, to mamy tutaj dość spory spadek, nie mamy jak sobie podeprzeć tak naprawdę nadgarstków, przez co nie do końca wygodnie się i moim zdaniem użytkuje, mimo że naprawdę ma super skok i feeling użytkowania. Coś za coś. Przejdźmy zatem do sprawdzenia wydajności samego sprzętu. Tak jak już mówiłem, sam procesor naprawdę jest wydajny, co pokazał mój test w Cinebench R23, gdzie odpowiednio wynik single core to 1629 punktów, a multicore 10980 punktów. Niestety jest to kosztem bardzo wysokich temperatur procesora podczas testu, mimo że wentylatory układu chłodzenia praktycznie chodziły z maksymalną możliwą prędkością, to i tak temperatury na samym CPU, jak sami widzicie, były naprawdę wysokie. Układ graficzny podczas maksymalnego obciążenia rozgrzał się do 80 stopni, a hotspot wynosił 89,9 stopnia, co można uznać za akceptowalny wynik. Testy kończę wynikiem z 3D Mark Time Spy, gdzie widzicie ogólny wynik, oraz testem dysku SSD w dwóch benchmarkach, mianowicie Crystal Disk oraz ASSSD. Zaznaczam tylko, że ASSSD bardzo mocno zaniża realne wyniki testu dysków SSD. No dobra, dobra, powiecie, ale co z tą szumnie zapowiadaną kreatywnością na tym sprzęcie? Jasne, jak najbardziej ona tu istnieje. Dlatego, że dzięki dwóm ekranom możemy sobie inaczej posegregować niż na klasycznym laptopie okno chociażby naszego Adobe Premiere, Adobe Photoshopa, Lightrooma czy innych ogólnie programów do pracy kreatywnej, dzięki czemu macie, pomijając fakt większej przestrzeni roboczej, to po prostu inaczej ułożone ikony, inaczej ułożone okienka, czy też po prostu narzędzia i dzięki temu jesteście w stanie w nietuzinkowy sposób po prostu na przykład obrabiać wideo. Ja jedno wideo na tym laptopie właśnie obrobiłem i powiem Wam, że jak na urządzenie mobilne to pracowało mi się naprawdę dobrze. Ale sam fakt, że możemy na przykład timeline wrzucić sobie na dolny ekran wraz z naszą surówką, powiedzmy, jeżeli chodzi o materiały źródłowe, a na górze mieć podgląd tego, co robimy oraz podgląd jakiegoś materiału z surówki,
To jest naprawdę pomocne i dzięki temu o wiele łatwiej, przyjemniej i efektywniej przede wszystkim moim zdaniem się pracuje właśnie na tym ZenBooku Pro Duo. No hej, ale przecież to w końcu jest wydajny laptop. Czy da się na nim pograć? Nie ma z tym też najmniejszego problemu. Oczywiście nasz lapek spokojnie uciągnie każdą nowoczesną grę komputerową. Nie spodziewajmy się może ustawień ultra, ale dobre, średnie czy też wysokie w zależności od gry sobie w zupełności poradzi. Nasz procesor daje radę. Karta graficzna, mimo że nie najwyższych lotów, to też odpali praktycznie każdą grę. Na sam koniec zostawiam sobie pewną aplikację, która diametralnie zmienia możliwości tego sprzętu. Asus Procreator Hub to aplikacja, dzięki której będziemy mogli w pełni wykorzystać potencjał naszego drugiego ekranu, czy też monitorować to chociażby właśnie osiągi naszego laptopa, zmieniać tryby pracy układu chłodzenia, czy też właśnie zarządzać naszymi aplikacjami. Możemy sobie je na przykład w prosty sposób pogrupować, a następnie tutaj z tego dolnego ekranu wywołać całą grupę aplikacji, dzięki czemu jednym kliknięciem na przykład otworzymy 3, 4, 5, 7 różnych aplikacji posegregowanych na każdym z ekranów w sposób taki, jaki sobie to wcześniej w cudzysłowie zaprogramowaliśmy. A więc moi drodzy, czas na podsumowanie Asusa ZenBook Pro Duo w konfiguracji, jaką dostałem do testów. Mianowicie, na pewno na plus należy zaliczyć bardzo wydajny procesor. Na plus również bym zaliczył kości GDDR5, które to są bardzo szybkie i na pewno gdzieś tam też jest to po prostu przyszłość, tak, jeżeli chodzi o te kości. Natomiast kolejnymi plusami moim zdaniem jest sama jakość wykonania oraz spasowania laptopa. Tutaj nie było do czegokolwiek się przyczepić. Jest on perfekcyjnie złożony i nie ma obawy moim zdaniem nawet o ten bardzo fikuśny zawias, który podnosi nam właśnie ten drugi ekran w naszym laptopie. Wszystko jest naprawdę solidnie, nic nie trzeszczało, nie skrzypiało, nic nie zostawało nawet milimetra luzu, więc pod tym kątem Asus naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. Kolejnym moim zdaniem takim plusem jest to, że w zestawie otrzymujemy naprawdę sporo, bo nie codziennie otrzymuje się w zestawie chociażby właśnie rysik do naszego laptopa, czy też etui ochronne do transportowania naszego sprzętu. Tutaj naprawdę szacun za to, że Asus postarał się po prostu pod tym kątem. Kolejnym też takim plusikiem na pewno będzie sam ekran, który już wielokrotnie w tym materiale chwaliłem, bo po prostu OLED to jest OLED. Ja nie uznaję aktualnie lepszej technologii i myślę, że prędko nie zostanie wymyślona po prostu lepsza technologia. Szkoda, że ekrany OLED tak powoli wchodzą do laptopów. A na koniec dwa takie malutkie jeszcze plusiki, czyli to, że możemy się do naszego laptopa zalogować poprzez Windows Hello, poprzez skanowanie twarzy. Na pewno jest to łatwiejszy sposób logowania niż wpisywanie hasła czy PIN-u. No to teraz przejdźmy do czegoś, na co chyba najbardziej czekaliście, czyli do wad tego sprzętu, a jest ich niestety aż kilka. Na pewno moim zdaniem taką wadą jest bardzo, bardzo głośny układ chłodzenia tego laptopa. Jak sami widzieliście wcześniej na przebitce, podczas pracy ten układ chłodzenia rozkręca się praktycznie do maksa i jest on moim zdaniem nieakceptowalnie głośny. Jeżeli nie pracujecie na słuchawkach, to będzie to wręcz hałas dla Was, moi drodzy, więc zastanówcie się trzy razy, zanim wybierzecie ten sprzęt, bo może być to rzecz dla Was totalnie nieakceptowalna. I pod tym kątem Asus tutaj powinien coś zrobić do poprawy. Może kwestia na przykład jakiejś lepszej pasty termoprzewodzącej. Kolejną taką wadą na pewno będzie to, że sam touchpad to bardziej jest sztuka dla sztuki. On jest mało moim zdaniem użyteczny, o ile w ogóle jest użyteczny. Tym bardziej w tym rozmiarze i w tym położeniu, w którym się właśnie znajduje. Trzecią wadą będzie to, że sam ekran dość mocno się buja. Więc jeżeli my dotykamy coś na tym ekranie, to ten ekran dość mocno się buja i nie jest to na pewno przyjemne. Nie jest to na pewno też rzecz, którą bym chciał mieć w tego typu sprzęcie, biorąc pod uwagę jego cenę, biorąc pod uwagę też jego solidność wykonania. Ale może to wynika z kwestii tego, jak jest tam zrobiony zawias. Kolejna wada jest związana z portami wejść w naszym laptopie i tutaj naprawdę szkoda, że jest tylko jedno złącze USB-A. Ja wiem, że USB-C to jest totalny standard w dzisiejszych nowoczesnych czasach, ale z drugiej strony no gdzieś tam zawsze ktoś ma jakiegoś pendrive'a, coś, jakieś urządzenie na USB-A i jeden port USB-A to trochę nadal moim zdaniem mało. Te dwa Thunderbolty, świetna sprawa. Jakby tutaj dorzucić jeszcze drugie złącze USB-A, byłoby po prostu rewelacyjnie. Mogłoby być to nawet z tyłu, to by nie przeszkadzało moim zdaniem, ale przydałoby się, po prostu by się przydało.
No i to, co wspomniałem wcześniej, że bardzo dużą wadą moim zdaniem jest to, że nie ma czytnika kart SD. Jest samo microSD, które jest moim zdaniem mało użyteczne dla fotografów czy filmowców. Ostatnią wadą będzie wada związana z samą kartą graficzną, która moim zdaniem jest troszeczkę mało wydajna i dość mocno odstaje wydajnością właśnie od bardzo wydajnego procesora. Ja wiem, że ten laptop występuje w bardzo wielu konfiguracjach i można go sobie wziąć z zdecydowanie wydajniejszym układem graficznym, ale z drugiej strony, kurczę, no patrzcie przez pryzmat ceny, naprawdę sporo ten laptop kosztuje. Link oczywiście w opisie, zapraszam. I w tej cenie spokojnie kupicie dużo wydajniejszy laptop. Jasne, rozumiem, nie będzie on na matrycy na przykład OLED, nie będzie on z dwoma ekranami, no ale jednak ten układ graficzny jest bardzo przydatny, w szczególności właśnie w obróbce wideo, bo chociażby taki Premiere Pro korzysta z rdzeni RT podczas renderowania i wydajniejszy układ graficzny bardzo by pomógł szybszy czas renderingu właśnie materiałów wideo. No dobrze, moi drodzy, jak Wam się podobał dzisiejszy Asus ZenBook Pro Duo? No, na początku jak go dostałem do testów, to było takie wielkie zachwycenie z mojej strony, z tego tytułu, że marzyłem, aby móc zobaczyć oraz przetestować ten laptop na żywo. Natomiast po obcowaniu z tym laptopem przez około 2 tygodnie, szczerze powiedziawszy, nie wywarł on na mnie aż tak dużego wrażenia, jak się spodziewałem, że może wywrzeć. Jasne, jest to rewelacyjny sprzęt, ale głównie dla content kreatorów. Dla graczy przerost formy nad treścią i nie będzie to zdecydowanie najlepszy wybór w danej kwocie. Natomiast dla ludzi, filmowców, fotografów, dla osób pracujących w tak zwanej branży kreatywnej będzie to po prostu dobry wybór. Może niekoniecznie idealny, bo to też nie jest sprzęt dla każdego, myślę, że doskonale o tym wiecie. Natomiast będzie to naprawdę ciekawe rozwiązanie. Mimo wszystko ten sprzęt uważałbym za bardziej stacjonarny niż mobilny, bo nie jest on przesadnie lekki i na baterii nie wytrzymuje jakoś też przesadnie dużo. A doliczając do tego fakt, że ma dość głośny układ chłodzenia, to nie w każdym miejscu on się też sprawdzi. Dlatego sami sobie musicie odpowiedzieć na pytanie, czy Asus ZenBook Pro Duo jest właśnie dla Was. Myślę, że doskonale już wiecie wszystko na temat tego laptopa. A jeżeli byście mieli jeszcze jakiekolwiek inne pytania, to zapraszam Was gorąco do sekcji komentarzy, która tradycyjnie należy do Was, gdzie chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania. W tym materiale to by było na tyle. Ja Wam gorąco dziękuję za uwagę, do samego końca. Mówił Chemik. Zostawcie łapę w górę oraz subskrypcję, to by nie ominęły Was kolejne filmy właśnie na kanale Instalki.pl. A w tym filmie to by było na tyle. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.